Poznaj smak pączka klasztornego. Siostry Służebniczki Dębickie zapraszają na pyszne wypieki. Produkcja tych słodkich wyrobów już się rozpoczęła. Tłusty czwartek, 16 lutego, każdy może wstąpić na furtę klasztoru przy ulicy Krakowskiej i skosztować tych smakołyków w zamian za dobrowolną ofiarę na budowę Domu Pomocy Społecznej w Żabnie. Poznaj smak pączka klasztornego. Koniecznie! 16 lutego w tłusty czwartek wstąp w godzinach między 9 a 12 na furtę przy ulicy Krakowskiej 15 w Dębicy. Podaruj dobrowolną ofiarę na budowę Domu Pomocy Społecznej w Żabnie. Bo dobry pączek z rana, czy w południe smakuje cudnie. Ochraniamy i przekazujemy tradycje. Taka jest rola i misja sióstr służebniczek. Dzisiaj chcemy Was zaprosić do tego, aby poznać klasztorny smak. Tym razem pączki, bo zbliża się tłusty czwartek, a pączki, faworki, oponki to takie przysmaki, które przed Wielkim Postem goszczą w naszych domach. Ale też w polskiej tradycji pączkiem właśnie się dzielimy, zapraszamy do stołu, aby poczęstować innych, przygotowujemy, aby innych częstować, cieszyć. Przypomina nam o tym, że jest czas radosnego karnawału, ale też wprowadza nas w tą tajemnicę, która już bardzo niedługo czasu, kiedy będziemy sobie odmawiać smakołyków, aby dobrze przeżyć czas Wielkiego Postu. Dzisiaj siostra Monika, pani Agnieszka i Paulinka zapraszają do poznania pączka klasztornego, później do zapoznania się z przepisem, do przygotowania dla najbliższych i jeszcze z tego pączka będzie można uczynić coś dobrego, aby pomóc im. Smaczne wypieki będą czekały na wszystkich tłusty czwartek w furcie klasztoru sióstr służebniczek od godziny 9 do 12, bo dobry pączek z rana czy w południe smakuje cudnie.